Ty też często lubisz sięgać po covery i powiedz mi, bo czasem właśnie chociażby fani tak mówią, że Edyta ma tyle pięknych piosenek, a często śpiewa różne piękne covery i czy to też nie jest tak, że reżyserzy festiwali, koncertów często proszą cię, wiedząc, że tylko ty sobie na przykład poradzisz z takimi posągowymi piosenkami, jak Dziwny jest ten świat, czy Whitney, czy inne piękne piosenki i spoczywa na ciebie taka odpowiedzialność właśnie, że są te presje ze strony. Tak, są te presje i jest tak teraz, taka się trochę zrobiła moda wśród tych reżyserów telewizyjnych, że oni mają sobie, mają wyobrażenia i marzenia. I bardzo często dostaję zapytanie, czy ja mogłabym wykonać jakiś utwór, który fantastycznie pasuje do scenariusza i do pomysłu tego koncertu, ale jednak nikt inny nie mógłby ich wykonać. Ogromne zaufanie, za co bardzo dziękuję. Natomiast często jest tak, że reżyserzy używają takiego bardzo sprytnego argumentu. Jak mówię do nich, ale czy ja nie mogę zaśpiewać ze swojego repertuaru pięknego utworu, który pasuje ideologicznie? I oni mówią, wiesz co, ale każdy zrobi to. Każdy z artystów zrobi dokładnie to samo na każdym festiwalu, na każdym wystąpieniu zaśpiewa dokładnie ten sam utwór i ludzie się spodziewają tego samego. I to jest wszystko przewidywalne i takie w takiej temperaturze, powiedzmy, letniej. A to jak zaskoczysz ludzi, to mamy taki punkt zwrotny w koncercie. I ja, ponieważ pracuję od wielu lat z producentami, z reżyserami, ja bardzo taką opinię szanuję. Nie zawsze się z nią zgadzam, ale liczę, jakby staram się rozumieć tę drugą stronę. Prawda też jest taka, że czasem z własnego wyboru wybieram repertuar inny, niż by się ludzie spodziewali, dlatego że na jakimś etapie ten utwór bardziej wyrazi to, co ja dzisiaj chciałabym móc wyrazić. A na innym etapie inny, bo nie zawsze śpiewam przez lata Hallelujah, nie zawsze śpiewam Your High, bo nie zawsze jest taki moment, że chciałabym to zrobić. Jeżeli jest koncert utworów złożonych, załóżmy mam ich 15 na koncert, to wtedy staram się mieszać ten repertuar. Natomiast jak mam jeden czy trzy utwory, no to to jest zawsze takie troszeczkę trudniejsze, żeby wszystkich zadowolić. I reżysera, który mnie zaprosił, i telewizji, która ma swoje oczekiwania i prośby, i fanów, i starszych, i młodszego pokolenia. To jest naprawdę bardzo trudno wszystkich zadowolić.